Siema, z tej strony Susek, a to kolejny odcinek z WOTA. Dzisiaj Pluton z dziesiątych tierów. Jest nas trzech, ja Dziubala oraz Voltaine. Ja z Dziubalą Wisach czwarty, Voltaine testem 10.5. Mapa, na jakiej nas wlosowało, to Himmelsdorf, bitwa spotkaniowa. No cóż. Ja tutaj jadę standardowo na heala, chociaż wlosowało mnie dość nisko, więc wypadałoby, żebym zjechał, no ale chłopaku wlosował wyżej, więc jedziemy. Przyspieszymy, bo początek, no, wtaczanie się na heala jest strasznie nudny. Ja tutaj się wspomagam trochę wyposażeniem, żeby to potrwało troszeczkę szybciej. No i cóż, zwalniamy, bo już się powoli jakaś akcja zaczyna toczyć tutaj. Dziwne, bo nie wjechali na heala, ale tak, są tutaj trzy czołgi amerykańskie, które mogą zniżać wieże do woli. Poza tym ja z Dziubalą radzieckimi nie mamy takiej możliwości. I cóż, na początku nie wygląda to dobrze, jest 2-5. Nasze tutaj są aż, jest naszych aż 6 czołgów tutaj. Na dole straszne baty dostajemy, już jest 2-6. I cóż, nie wygląda to dobrze. My się tu zastanawiamy, co tu zrobić. Jest już 2-7, sytuacja wygląda beznadziejnie. Zaczęło się kapowanie bazy. No i wypadałoby przeraszować. Tutaj Batcha trusza, ja za nim i wjeżdżamy. Na początek Amerykaniec. Mer. Dobra, już po nim. Trzeba puszować dalej. Tutaj Batcha jeszcze obija. No ale już sam też ma dosyć. Tutaj te 30 trzeba jeszcze ładnie trafić. Tak. Dziubala ją dobił. Ja naprawiam gąskę i z powrotem tutaj od Batchata. O, ale tutaj GW Tiger sobie jedzie. Uda się? Tak jest. Pierwszy mój frag. 5-10, kapowanie bazy, no nie najlepiej to wygląda. No, ramujemy M103. I cóż, tutaj obniżamy to niżej, żeby go trafić w składu. No, został 50 HP, także na pewno tylko zaraz dobiję. No i cóż, nasz raz tylko pozostał, Dziubala dobił, dobrze, jedziemy dalej. O, tutaj Batchaty dwa strzelają. Jednego trafiłem. No cóż, dobrze, taka mapa się trafiła na taką liczbę artylerii, bo byłoby naprawdę ciężko z nimi. No i cóż, tutaj jedziemy w czterech, tam oni okładają naszego Mausa. 40, dobrze, to jest spotkaniówka, tu wolniej idzie kapowanie bazy. Voltaine zabił pierwszego Batchata. Tam nasz Maus dzielnie sobie radzi. Zabił Isa siódmego, a walczy jeszcze z nim Maus i Jack Panzer jest to. No cóż, ja tu wjeżdżam, chcę zabić Batchata, ale obrzeć się pojawił. No i go zabiłem. Tutaj jest po Batchacie, tak, to 30 dobiła. No i cóż, z 2-8 zrobiło się 11 do 10 i ciśniemy na bazę. Tutaj lekki blok. Zwolniłem przez to dość mocno. Jeszcze jakiegoś pinga złapałem. No i ciśniemy na bazę. No, Maus już nasz już dosyć ma. Już go tam sobie poradzili, Jack Panzer z Mausem. Tutaj nam się pojawił Jack Tiger i Batcha. Tutaj te 30 sobie poradziła ładnie Batchatę. Tutaj strasznie skleiło na niego. No i Jack Tiger też. Jeszcze go podpaliłem. No i spłynął, powiedzmy, na combo od 4 strzałów. I cóż, zrobiło się 13-11. Wiemy, gdzie był ich Maus i Jack Panzer Resto. My tutaj jesteśmy już trochę obici, ale chłopaki tutaj będą kapowali bazę. Ja jadę trochę niżej, żeby móc zajechać ich od tyłu. Przewijmy, bo jeszcze chwilę akcji nie będzie. No, Jack Panzer S100 i Maus nie należą do najszybszych czołgów. Tutaj kapujemy bazę. Trzeba ich zwabić jakoś do nas, nie będziemy za nimi jeździć przecież. I tak, Jack się pojawił, więc ja wyjeżdżam. No, na pewno gdzieś zaraz obok niego będzie Maus. No już mi zniknął, ale mimo wszystko jadę. I mi się Maus też pojawił. No niestety za zero. Cóż, trudno.
Ale Maus nie jest wielkim przeciwnikiem, zwłaszcza jeżeli jest tak ustawiony dla mnie. 501 ja odbiłem. Jak widzicie, tam szrama jest, dziura spora, ale damage brak. Niestety w gąskę, bez damage'a, no ale niech tam stoi. Ja znowu odbiłem. Razem 462 z damage'em. Tam chłopaki sobie dzielnie radzą z Jack Panzerem S100. Te 30 robiła. Ja jadę w Mausa. Jak już powiedziałem, Maus no, tutaj przebił mnie, ale on nie jest wielkim przeciwnikiem dla mnie. Tutaj udało mu się skleić kąt. Tylko jakiś mis w niego poszedł. No ja się odklejam i strzelam mu X-Fota 455. No i cóż, Dziubala się przykleja do jego prawej strony. No i go oczywiście dobija. I cóż, pokazuję tą bitwę, gdyż dobry, zgrany Pluton, który się ze sobą porozumiewa, jest w stanie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Było 2 do 8 albo 2 do 9, skończyło się 15 do 11. Udało nam się przeknąć tamtą stronę, każdy z nas zaliczył tutaj, ja z Voltainem po 2 fragi, Jubala 3, więc zrobiliśmy prawie połowę ich teamu, jeszcze przy pomocy te 30 razem 11, więc spokojnie tam przepchnęliśmy. Doświadczenia na najwięcej, niecałe 1300, kredytów 61 tysięcy, naprawa bardzo droga oczywiście. I cóż, 2 zniszczonych, 6 uszkodzonych, 13 trafień w cel na 13 oddanych i otrzymałem snajpera oraz wsparcie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć.